To miejsce do niedawna znane było z tego, że tu było dosyć nieładnie, a w tym budynku sortowano szmaty na czyściwo dla przemysłu. Natomiast w tej chwili powstało tu bardzo piękne przedszkole Happy Kids. No i ładnie jest tutaj w tej chwili, ale są problemy, które trzeba będzie koniecznie rozwiązać. Mianowicie, kiedy jeszcze tutaj była firma zajmująca się przerobem szmat na czyściwo, wówczas przyjeżdżały z kierunku od ulicy Kolejowej duże samochody, tiry. I pomimo, że był postawiony znak zakazu wjazdu dla tych pojazdów, to te samochody tędy wjeżdżały, stwarzając niebezpieczeństwo dla dzieci uczących się w pobliskiej szkole i gimnazjum. Żeby uniknąć tego procederu, wmontowano słupki, które ograniczały możliwość wjechania samochodem ciężarowym w to miejsce. Ale dzisiaj, kiedy zmieniła się ta przestrzeń i kiedy mamy tutaj to przedszkole, należałoby te słupki zlikwidować, gdyż stwarzają one niebezpieczeństwo, że w razie pożaru, w razie konieczności ewakuacji, straż pożarna i inne służby będą miały bardzo utrudniony dostęp do tego miejsca, właściwie tylko z jednej strony, czyli będą mogły przyjechać od moich pleców. No i chyba należy się zwrócić z apelem do naszych samorządowców, aby uczynili krok w tym kierunku, by przywrócić przejezdność tej drogi w miejscu, gdzie zostały postawione słupki. Chyba czas jest, aby je zdemontować. Znajdujemy się na terenie parku w Kamieńcu Wrocławskim i mało kto z mieszkańców wie, że taki park posiadamy. Wcześniej była to własność Agencji Rynku Rolnego, ale Agencja Rynku przekazała na rzecz gminy Czernica to miejsce i jest ono fantastyczne, tylko czeka na zagospodarowanie, więc jeżeli znalazły się siły i moce, żeby to miejsce zrewitalizować, żeby tu powstały alejki, żeby tu stanęło kilka ławeczek, byłoby to miejsce fantastyczne. Być może nawet można by było tu przenieść plac zabaw. Byłoby to z pożytką i dla dzieci, które są w szkole podstawowej, również dla dzieci, które są w przedszkolu pobliskim, jak również dla wszystkich dzieci, które mieszkają w naszej miejscowości. Gdyż trzeba powiedzieć, że wśród tej zieleni plac zabaw by się komponował w sposób doskonały. Zatem zachęcam osoby decyzyjne, które mają jakikolwiek wpływ na to, żeby to miejsce tutaj rewitalizować, żeby zabrać się i żeby zrobić coś dobrego z tym placem, bo może to być fantastyczne miejsce do wypoczynku. Dużo zieleni, spokój, śpiewające ptaki. Zachęcam do zrewitalizowania tego miejsca. Do szkoły podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, do gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim, do tego kompleksu szkolnego można dojść z wielu kierunków. Pierwszym kierunkiem i głównym, który dla tej szkoły jest przewidziany, to jest przejście schodnika i wąska przecinka między posesjami, wybrukowana i specjalnie przygotowana jako ciąg pieszy dla uczniów. Ale można również dojść, patrząc od strony Wrocławia, idąc od strony Wrocławia, przez ulicę Cichy Kącik. I ta ulica jest oświetlona na odcinku od ulicy Wrocławskiej do ulicy Kolejowej, czyli praktycznie do samego dojścia do budynku szkoły. Można również dojść ulicą Cichy Kącik, ale od drugiej strony, czyli z kierunku Czernickiego, przez tak zwany dawny PGR. Wchodzimy wówczas od ulicy Polnej w Kamieńcu Wrocławskim, ale ten odcinek nie jest już oświetlony. Ostatnia lampa na ulicy Cichy Kącik jest na rogu budynku obecnie przedszkola Happy Kids. Pozostał taki odcinek około 80 metrów do oświetlenia i do poprawienia nawierzchni. I to spowodowałoby, że droga dzieci do szkoły byłaby w okresach zimowych zdecydowanie bezpieczniejsza. Jest jeszcze jedna rzecz przy okazji ulic, o której chciałbym powiedzieć. Mianowicie ulic w gminie jest bardzo dużo do tego, aby je naprawiać, utwardzać. I jakby nie ma systemu, który by te drogi w jaki sposób ustawił w kolejności, które muszą być robione pierwsze, które drugie.
kto lepiej zalobuje, ten ulicę ma zrobioną. Tak nie powinno być, uważam. Być może Państwo też tak uważacie, że należałoby zrobić ranking ulic. Ranking dróg, które muszą być zrobione. Określić skalę punktową, w jaki sposób droga ma zostać oceniona. Dlaczego ta będzie robiona pierwsza, ta druga, ta trzecia, a ta czwarta, a ta jako piąta. To jest bardzo ważne, żeby strategiczna droga była robiona jako pierwsza. Natomiast drogi, które nie są drogami strategicznymi, które są sięgaczami, które są drogami obsługującymi małą ilość ludzi, żeby one były w następnej kolejności robione. Najpierw robimy to, co jest najważniejsze, a potem to, co jest mniej ważne. Uważam, że taka powinna być kolejność i być może tak się stanie, że taki ranking zostanie w naszej gminie stworzony i będzie można wyłaniać drogi według określonego klucza, co pozwoli Radzie w zgodzie pracować i naprężenia wewnątrz Rady spowodowane próbą forsowania różnych opcji, że te naprężenia zostaną rozładowane.